dzień piąty. Kotek, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko, czego pragnę. Dzień czwarty. A może piąty? Nagrywam piąte. Widzicie, jaka to jest trudna robota. Same duble. Sieć. Wydurnia się. Naprawdę to trudna robota. Ale wymyśl takie wydurnianie. No. O dziewczy. Trzeba poczekać. Dzień piąty! Jest! Udało się! O, to jest ładna żadanica. Ta. Grywaj. A kotek jest kotkiem. Kotek jest kotkiem przecudnym, rozwalonym na łóżeczku. Boki je tak mają, brzuchami do góry, ziewamy. Taki jesteśmy kiwotek. Idzie, dawaj brzusia. Dawaj brzusia. Oj, lizanie od razu. Dawaj brzusieńko. No. I mruczymy. Nie, druga praca. Tutaj nie będzie inaczej, chciałam powiedzieć. To są złudne nadzieje. Jeszcze mogą wyjść inne rzeczy, które będą jeszcze trochę bardziej upierdliwe. Znalezienie innego miejsca też nie jest sprawą prostą, acz powinno być priorytetową, więc proszę szukać i zmieniać. O. Normalnie jak konstelacja. A wy, Anna? Śniadanie z bruszka. Hej, hejka! Prezentowo vlogmasowo. Kolejna rzecz do odpakowania od Małgorzaty. O! Kolejna piękna bibułka świąteczna. Bardzo fajna. O, chyba przypuszczam, że... O, dobra. Będzie cekinowa. Ale prawie się ułożyło w mordkę. No. Lwa. Ale specjalnie. Diabeła. O, lwa. O. Dibi-dip. No te siory zawsze. Glitery. Super. Glitery zawsze. Lubimy. Lubimy glitery bardzo. Skarpetki świąteczne. Jakie brokatowe. Śliczne. Brokatowe. No kochana. Cukier raz. Na słodko. Jeszcze więcej glitterów. Złoty i srebrny. Będzie do olejków. Będzie do olejków na odpychanie i na bogactwo. Thank you. Piękne świąteczne. O jajć. Glittery. Do prezentów. Super. Cukieras. O, washi tape. To jest co... Jakie ładne. Lubisz najbardziej. Ale jakie ładne, zacne grubości, proszę metrów. Pani. Nie, 5 metrów 10 sztuk. Ale jednak, czekaj. No. Przepraszam. Piękna.
Taka ten. Piękna. Ładne, takie metaliczne. No. Czekoladka z okienkiem. Ktoś słucha. Piękna świeca. Vlogmasowa. O. Będzie na ołtarzu, bo akurat tam się ładnie mieści. Super. I cukierków moc. Cukierków i... Karteczka. Oj, troszkę słodka. Cukierki się robią. Jakiś, dobre. Pewnie z alkoholem. Chyba tak. Słuchajcie, koperta będzie do wyrzucenia. Będziemy musieli ratować cukierki. Koperta jest do wyrzucenia, jest cała w słodkim i się jeszcze przykryło do kartki. Ratujemy kartkę. Ratujemy kartkę. Dobrze jest. Nie no, tak nie jest dobrze. O, o, o. O, mamy to. Prawie. Mikołajek, jaki fajny grubasek. Tak. Małgosia R. Droga hrabino Joanno, święty Mikołaj powiedział, że trochę brokatowych drobiazgów ci się przyda do ozdobienia swoich licznych notesików. Pozdrawiam serdecznie i życzę magicznych świąt. Małgosia R. Zaraz będę ratować tą kartkę. Dziękujemy, Małgosiu. Patrzcie, ile. I jam, jam, jam. Chyba mamy kolację. Trzeba miskę skołować i na Michę. Idziemy podglądnąć kota, bo zobaczcie. Tylko się przełożyła. Udaje, że śpi, nawet oczy nie otwarte. Kocie. Juniek? Dziunia? Nie. O tak, o mój ząbek śliczny, koci, śpi sobie, śpi, o łapeczko, o łapeczko, śpi sobie z jednorożcem, proszę bardzo, jaka para, jaka para, jednorożec trochę padł, a już jest, no kot też padł. To jest właśnie kocia robota. Spanie i jęczenie. Tak? Zobaczcie, jakie wielkie sketchbooki są. A trzy. No, poznajecie te półeczki? Action. No. Prawie ci najlepsze prezenty. O, mam posiadam. Ale ze stempelkami? Nie, tutaj ktoś położył. Aha. Okej. Tu mamy. Stempelki zacne są. A tu mamy misiaczkowate rzeczy. Było 20 zł. Super skrzynki na super chusteczki. I pusto. I wianuszki. Ładne. Podobają mnie się. A ja miałam w ogóle kupić na nalewkę rzeczy. Chyba wezmę dwa. Jeden dla drugi, wiesz? A ja chciałam właśnie krzyczeć, nad czym debatujemy. I mamy świeczuszki. Tych mam trochę. Średnio pachną, ale ładnie wyglądają. Te są fajne. To jest szkło, czy co to jest? A żeby ci inwoko, ja dopiero ten kupiłam, a ten jest porządny. No, lepszy. Patrzcie, ciągną tą stelę. Ładne są. O, jak CD player. Boże, jak gadam, jak kupiłem też. Nie, tak na co dzień nie mówię. Nie, w ogóle. No ja mam ten. Ja mam ten, ale on jest plastikowy, z takiego tandetnego plastiku, ale no zadanie spełnia, no, natomiast ten jest fajny. 10 zł droższy, ale go nie było wcześniej. Nie, nie było, bo myśmy już tą, tak powiem, półkę obmacałem z prawa na lewo. A tu jeszcze flowery. O, świece zapachowe. I choineczki. Maleńkie, jak ktoś ma maleńko miejsce, zawsze można. Zajrzymy do buta. I słówki. Podobają mi się.
To są śmieszne buteleczki z choineczkami. Jaki widoczek. Nie. Słoneczko. Rąka. Teraz pod słoneczkiem już nie ma takiego efektu. Nie jest tak zacny. Aczkolwiek słoneczko przepiękne. Tej jesienią, zimy. No i mamy 5 stopni. Ja dzisiaj dobrze to wyczułam. I to jest wieczorek już taki, no, listopadowy w sumie. Ale super. Ja tam na zimę nie czekam. A mam światełki, dodatkowe do choinki będzie więcej. Będzie więcej światełków do choinki, bo choinka musi być obświatełkowana bardzo. I mam jeszcze światełki do innej choinki, ale to może w piątek zobaczycie. No. Rozsypuje się worek tajemnic. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze momencik. Piątek pod kresem. Będzie się kręcić. Cały czas jest łaski, jakbyście się pytali, te wszystkie pola i lasy. Ha! Uwielbiam mieszkać w takim miejscu. I zjesz rybę i... Wszystko. I tam tego, i tam tego. Potrzebuję pół miliona złotych do zakupu wartu. Znalazłam niedaleko. A ja potrzebuję drugie pół miliona, żeby dofinansować. O! Nie podziękował i nie dofinansował. Osculati. No, fajne to. Widzicie, gdzie zmierzamy. Do drugiego naszego najlepszego sklepu. Nie no, to, ale to jest mus już. Żarcia w domu nie ma. Światło w lodówce. Żeby, no, nawet światła nie ma. Kurz. Kurz też zażarty. Naprawdę to przecież... Osculati. Wiesz co, aha, bo ja chciałam... Tak. Dobra, whatever. Widziałam to, ale... Jeszcze ale patrz, bo ty nie wiesz co ja chciałam. Wiem, że ty chciałaś zrobić takie tam... Przodem! Kuku, kuku. Voila. Osculati. Nie dofinansował. Nie zapłaci. Słodyczki, słodyczki. O. Nalewka będzie. Ile to szukamy? Ale ile to będziesz pomarańczy potrzebowała? Nie za dużo chyba. Tyle to dobrze. W sensie pytam, bo ci chcę ukraść. Będziemy konsumpcjonizować się. Herbatka z imbirem, cytrynką. Cynamon. Cynamon wędlina cukrowa. Korzenne. Gorzałka. I spirytus. To wam wino, nie? No proszę. Piękny prezent, uważam. No. Nie wiem po ile, bo nie ma ceny, ale... Wow. Wow. Super. O, jakie ładne. Tutaj jest zestaw dla dziewczyny. Proszę, o tym mówię. Grzaniec korzenny. Grzaniec śliwkowy. Rozgrzej się. Wow. Dzisiaj będziemy rozgrzewać. Łańcuch świąteczny. Jaki chórek. Ładne takie zamklet. O, żelki. I takie hełbatki też są ładne. Żelki w smakodychu. Ja nie wiem, czy z wawelu są dobre żelki. I don't know. Ale podychu one są? Mhm. Wiesz. 800 gram. Trzeba zgrzeszyć. No babo.
jemy też czasami obiad, nawet normalny. Tu mamy nowy odkurzacz. Jak przyjdę, to wam pokażę, bo wiśnia w kolejnej drodze. Słuchajcie, lecę wymienić koła. Nie ma to tamto. Na razie! Tak to właśnie wygląda, że nie ma chwili, żeby usiąść. Jest 50 chwil, żeby nie siedzieć. Tak patrzę pod nogi, żeby się jeszcze nie wypindolić na tym wszystkim. Ale tak, w koło wszędzie padało, a w łaseczku nie. Chyba dlatego, żeby wiśnia zdążyła koło wymienić. Lecimy, póki czas. Pytanie, gdzie zaparkowałam? Trochę ciemno będzie. Nie jest tak źle. Aparat dosyć dobrze wyłapuje. Tutaj też mam różne pułapki chodzeniowe. Teraz mnie nie widać. Ale lecę. Już chłopak koła przygotowuje, przebiera się. To niech i stanie się światłość, zadość kołom i wszystkim innym. Poczekajcie. Wpędzam do auta. Jestem. Tutaj na chwilę was. Może zrobimy blinka. Jest jakiś blink. Jest blink. W aucie bywają blinki, słuchaj. Aha, jadę do tyłu. Pamiętajcie, przestroga wróżki Joanny. Zawsze na biegu zostawiajcie, nie na hamulcu, bo inaczej będzie cienko. Oczywiście światłość. Do pierwszego glebnięcia chyba będę z wami współpracować. Pasy mam i jadymy. Słuchajcie, taki to vlogmasowy czas. Wszystkie przygotowania, ale jak to się mówi, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. A i tak, kochani, nie jest bardzo zimno, bo widzę, że mamy 5 stopni, a słońce już zaszło, czyli to nie jest nagrzane słonecznie, tylko nagrzane, dobrze powiedziane, tylko po prostu temperatura powietrza, ale to zacnie, nikomu się tam zamrozami, lodami nie spieszy, chociaż ja już będę bezpieczna ze zmienionym obuwiem, czyli czytaj z kółkami mymi. Bardzo się cieszę. Powiem wam, że dostałyśmy dwie dziewczynki ochrzan w Biedronce za filmowanie, ale filmowanie było zacne, bo sorry, jesteście krzywo, ale stoicie jak możecie. Filmowanie było zacne z tego względu, że bardzo, bardzo chciałam, żeby zrobić dzisiaj nalewkę świąteczną, goździki, cynamon, pomarańcza i kupowałam składniki i mówię, nagram jak kupowałam składniki. Kto by się spodziewał, że będą wrzeszczeć, że się nagrywa, ale nie dziwię się, jak tam taki burdello, to też bym się wstydziła, no ale przecież ja tego nie wykorzystuję, obmawiając, że tam leżą w ogóle i se nie radzą. Mam tylko o tyłka lata, tylko spiryt filmowałam, bo do nalewki spiryt potrzebny. No, w każdym razie opierniczy był, a wiecie, że to jest tak, że będziecie trochę może skakać, bo aparat się opiera o szybę i nie leci dalej, a z drugiej strony opiera się okulary i nie leci dalej. Jest to jakiś zacny w sumie, sprytny pomysł stawiania tejże przestrzeni. Daleko nie mam do tej wymiany kół, także sobie pojadę. No, to tak nam leżało, ale tak się nie zgrywały terminy albo mnie, albo jemu. Ja już 3 tygodnie o tym myślałam. Tylko żeby ciepło było. Nie jakieś zamrozy, mrozy. Chociaż nawet powiem wam, że kupiłam na szybę tą taką płachtę. Co to się ją w drzwi wkłada, żeby było nie do zdrapywania potem zamrozy. No może podziała. Ja mam nadzieję. Fajnie by to było, bo te zamrozy to nic dobrego.
duże, no robię, robię. Duże zakupy akrzynowe to nie są, ale tutaj Dorota ma, o proszę, worek z setką podgrzewaczy, to się zawsze przyda. Duże podgrzewacze też się zawsze przydają i baterie. Mam bardzo zacny słoik, ponieważ będę tworzyć, mam nadzieję, że dzisiaj, nalewkę świąteczną z pomarańczy i guździków. I jeszcze mam bardzo fajną rzecz, tylko że nie mogę jej pokazać, bo jest ten, ale jeszcze mam światełki na choinkę. O, tu proszę bardzo, nie ta strona, 120 LED. LED. Na baterie. Baterie się przydadzą. Dobra, idę wymieniać baterie. Wiecie w czym? W tym, bo słabo świeci. Jeszcze jedno ustawienie okienka. Żeby Was wszystkich widzieć. I możemy zaczynać. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a my Wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy nasz vlogmasowy rytuał. Ja zacznę od zapalenia świecy vlogmasowej. Niech ona się trochę upali, także nie ma problemu. Będziemy działać. A oczywiście zanim się wszyscy zbierzemy, kolejne okienko, czwarte okienko adwentowe, czyli co się kryje w dużej, ciężkiej paczce. Zobaczcie. No, będzie się działo. Duża, ciężka paczka. No, trzeba rozpętolić. Taka malutka numerek, przeszkoda. Że czwarty. Proszę bardzo, maleńka przeszkoda. Pokonana. I mamy tak. Ziółka w słoiku. Liście maliny. Malina, tak? Mhm. Liście maliny pachną jak liście bazylii. Super. Może mnie właścicielka, podawaczka poprawi. I igły. Igły będą bardzo dobre do magii, bo ale pachną, o Jezu, żywicą. Las, mam las w słoiku, mam las w słoiku. O, super. I mam matkę jakieś ciężary, słuchajcie. Zobaczymy, ale tu jest coś mięciusiego, więc się do tego dobieram. To by było z mięciusich rzeczy. Ktoś coś zrobił na czymś. No takie fajne. Normalnie fajne są. O, 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 na tą łapkę, dokładnie tak. Do twojej czapki, tak, bo to są bezpalcowe. Bezpalcowe, ale z pierścionkami nie dałem rady. Słuchajcie, o, tu macie jedną do zobaczenia, a tutaj po prostu. O, i możesz cały czas i robić mogę zdjęcia. Tak, zobaczcie. Vogue. Fajowe. A tu niespodzianka. Fajowe. Na gorąco. No zobaczymy właśnie, coś tarot. The light. The light. Wow. Chyba nawet bardzo. O, wow. Karcioszki. Tak. Tu mamy karcioszki są. Welcome to sunrise. English is fun. Ale słuchajcie, no co, będzie recenzja na pewno, aczkolwiek, niech sobie tu stoi na merytorysmasie. Wiesz co, chciałam nożyk niebieski. Już ci daję. O nie, damy radę, damy radę. Zobaczcie, są karcioszki fajne. Takie. Ładne. Tylko mam. Teraz The Fool, The Magician, The High Precious. No, powiem szczerze. I dwójka buław, ale czyli też są całoobrazkowe. Bardzo nietypowy tarot. Zacny, zacny. No to słuchajcie, z nowym tarotem będziemy działać. Już go tu, o, ten. Takież to dzisiaj normalnie prezentowe prezenty. A no. Zalisz prezentowe prezenty. Szałowe niespodzianki. Superaste mam. Widziałaś? Super! Wiem, że też się podoba. Czarna potrzebna. O, tego nie sięgnę, żeby było śmiesznie. Jakbyś mogła mi
Dziękuję. Co my na dzisiaj będziemy potrzebować? Coś wypadło, a to nie. Nie. Kadzidło już jest, mazak już jest, olejek mamy werbenkę starą dobrą i oczywiście czarna świczka. Także przynośny woreczek działa. Zaraz włączamy muzykę Christmasową i działamy. Zaczynamy. Za radości i smutki, za wzloty i upadki, za szczerość i jej brak. Wiem, że otworzą się przede mną ścieżki, możliwości i ludzkie serca. Wiem, że zasługuję na to, by był to najlepszy rok w moim dotychczasowym życiu. Otwieram się na dobro i światło, na dobrobyt, miłość i szczęście. Otwieram się na zdrowie dla mnie i dla mojej rodziny. Ładuję pozytywną energią każdy aspekt mojego życia. Będę w 2020 roku mocna, silna i niepokonana. Będę najwyższą jasnością. Uziemiam tym samym troski i wszelakie złe energie. Tak się dzieje. A więc tak jest. Magiczne działania zakończone na dzisiaj. Jutro kolejny rytuał. Kolejny rytuał będzie na zdrowie. Czyli zapewne zielona świeca. Pewnie tak. Bo tam rozpiskę wam zrobiłam, sama nie pamiętam. Mamy tu wszystko poukładane. Jeszcze sobie kartę obejrzymy, nie? Rozpiski, pamiętajcie, są w społecznościach na YouTubie albo w ogłoszeniach. W ogłoszeniach są na YouTubie, wszędzie staram się. Dziękuję wam po trzykroć za bycie tutaj w tak licznym gronie. Tak to zrobimy. Ale jeszcze, żeby tak nie kończyć ładnej muzyczki, to możemy sobie popatrzeć. Tu mamy puchary, od czwórki nam się zaczęło, tak trochę przejrzymy, bo recenzję na pewno zrobię, ale słuchajcie, nie chcę nawet mieszać kart. Nie no, mamy rozmarzyciela, mamy ósemkę pucharów taką zacną, a jeszcze posklejane od nowości. Super są. Dziękujemy darczyńcom. Także, a w ogóle, bo ja tam mam jak gdyby donosy. Mówicie mi, że tam się źle czujecie, albo macie dziwne sny. To jest zupełnie normalne przy tak intensywnej rytualizacji. Także słuchajcie, trójka mieczy ewidentna, nie? Mhm, ale ładnie, także słuchajcie, piękno. Nie przejmujcie się, bo jak się energia przewala, to tak to właśnie wygląda. Fajne są, bo są bez ramek, są poniekąd chropowate. Takie matowe? Król fajny, fajny król monet. Taki dziarski facet w średnim wieku, już siwy, ale fajny, jeszcze ma wilka. I ma kasę. Podoba mnie się, kasę też ma. Królowa, właśnie chciałam do jakichś dworskich dotrzeć. Może to jest królowa, taka naprawdę nimfa, bogini przyrody. Rewelacja. Czyli no coś Zuzanna. Katka mówi, że kaszlała północy, no. Tam serum, rycerz monet idzie i sieje te monety. Piękne. Fajna muzyka. Symbolika. Paś monet. Bawi się trochę tymi monetami, ale taki trochę wege, fit, grunge. Z Loki wyszedł. Z Loki. Fajne. Na pewno zrobię recenzję. Ciekawa jestem, na której tu się talia. Ale w ogóle gruba talia, nie? Tak, ale pokażę. Ładna taka. Trójka pucharów. Zobaczcie, jaka gruba. Jaki ona ma gruby karton. O, te już są zjechane, więc one nowe były cieńsze. Widzicie różnicę? Dobre. Ale jaki kolor z boczku? Taki, zielony, nie? Tak, ale taki ładny, soczysty zielony. No, trzeba będzie... O, wow. Śmierć. I love you. No. Także mówicie, że niespokojne noce, coś tam, tak, dokładnie tak.
Super. Mleka, ten. Super, no oprócz tego, że panowie lodówkowi to fajne, ten. Ja sobie zaraz będę w rękawiczkach wszystko robić. Ja się w ogóle zacieszam, jak mam nowe rzeczy. I moje zacieszanie polega na tym, że jestem człowiekiem, Dziękujemy ogólnie. Tak. No jestem człowiekiem, który działa w postaci bardzo se noszę i śpię z rzeczami różnymi. Teraz se założę Pierdzionek. Proszę bardzo. Pani wiosna zimą. Ty fajne, widziała. Nie? Będą ci pasować twoje czapeczki. Do wszystkiego mi pasują. Daj moją czapeczkę, tu leży. Jeszcze z metką, zaraz mnie Doroto... Nie, no co ty? Twoja metka, twój pasztet. O, proszę bardzo. Normalnie idziemy na sanki. Pada śnieg, pada śnieg. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, z ogłoszeń parafialnych jest w ten sposób, że jutro jestem w szkole, nie ma programu, ale o godzinie 9 jest premiera vloga. I potem będzie film o 21, kolejny rytuał na zdrowie. Jakby ktoś nie widział. Kolejny rytuał na zdrowie, natomiast kiedy będzie film z odpowiedziami na wasze pytania, nie wiem. Ja w międzyczasie tak zwanym, na pewno. To tak. No. Oczywiście, że jest pompon. Dobra. Buziaczki dla was. Do zobaczenia, dzięki za bycie i działamy dalej, działamy dalej. Szukam, gdzie was wyłączyć, to nie jest ostatnio łatwe przy nowych YouTubach i ich kluczach ważnych. Osób, jeden nowy subskrybent, średni czas oglądania 11 minut, a minut prowadziłam 25, co zresztą? No. Fajny taki pomponik, super. Ale karty? Mega. Najpierw zrobię recenzję, potem fajne są. No piękne. Cudne. Zacieszamy się. Zacieszamy się bardzo. Dobra, postawię to tu. O proszę, jest piękna śmierć. Uwielbiam kartę śmierci. No piękna. Ona jest... A! Piękna jest. Jest normalnie z moich snów. O mamuś. Taki obraz na ścianie u ciebie. No. A zobaczcie, jaka to jest piękna sentencja. Właśnie ją tłumaczyliśmy ledwo, ale jest. Into the grey we follow, like a thousand flickering stars, and there in a sunlight hollow, we lose and find that we, that is ours. Dziękujemy ci. Ładne. Piękne. I rękawiczory. Fajne. Super. Idę na Insta. Patrzcie, się rozbryka. Ubrała czapkę już. Ubrałam czapkę. Bo już cały dzień odhaczony, nie? Dlatego. Poobserwujemy, jak przychodzi pani profesorka z berecikiem. Dzisiaj masz prawdziwy pomponik. Dzisiaj nie będzie profesorki, bo mam swój pomponik. Może tylko wezmę tą mordkę. Czemu one są tam... Nie chciałam tego zdjęcia. Nie chciałam być kwadratem. La 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 li. Jakby ktoś... Aha, już robisz? Bo chciałam już się zbliżyć do choinki, bo to została. Słuchajcie, ja dziś zostałam obdarzona normalnie cudownymi rękawiczkami. Pięknymi. Znalazło twarz. I kartami tarota przecudownymi. I takimi już właśnie kartami tarota przecudownymi, przesympatycznymi i ładnymi. Recenzja będzie na kanale. Radostka. No, tak było.
Zakładałam. Nie wlecą. Dobra, to lec do kalendarza. Słuchaj, żeby już nie przestawiać. Zgubiłam poroże. I co na ten czas? O Boże, zgubiłam poroże. O Boże, zgubiłam poroże. Dobra, ja to później... I tu też zgubione jest poroże. Nie? O matko. To nie są już renifery. To już nie idzie gładko. Już nie mam czwarty. Tak. Tu mam. Tu mam. Proszę bardzo. I w czwartym kalendarzu znajduje się również moje jedno z ulubionych snickersowe danie. Także tak mamy. Tak, ja wiem, po domu w czapce, ale wiecie... Czy ona w Vlogmasie wszystko przejdzie? W ogóle wszędzie wszystko przejdzie, ze własnym domem w czapce nie mogła chodzić. To już by była prowokacja. Provocation. I szukamy czwórki. I szukamy czwórki. La 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 la. La la la. La 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 la. Mam. Pyk. Kurko. No. Księżyc. Księżyc. A jaki piękny. Jaki slodziak. Slodziak. Na pewno będzie słodki. No ja wszystkie wyżeram. Tak to jest. No, także chowam. Śmieci do wyrzucenia, nie pytajcie. Będę szukała teraz poroża, bo jak coś jest zgubione, ja bardzo nie lubię. Ale chyba widzę. Widzisz porożę? Co ono tam robi, ja się zapytuję. O, tu się zapychało, to tak. Kot pewnie tu szalał, bo... Tak, pewnie chciał. Ona, wiesz... Pogryzione jest nawet także. O, pogryzione jest. Dzięki, Kicia, niewinniuszku. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Niewinniuszki. Pa, pa. Słuchajcie, ja dziś zostałam obdarzona normalnie cudownymi rękawiczkami. Pięknymi. Znalazło twarz. I kartami tarota przecudownymi. I takimi już właśnie kartami tarota przecudownymi. Przesympatycznymi i ładnymi. Recenzja będzie na kanale. Radostka. Super rękawiczki normalnie. Takie kolorowe i fajne. Piękne. I łapki nie zmarzną. Bardzo mi się podobają. Ładnie. O, fajnie. Przejrzałam sobie z radością wielką statystyki mojego kanału i przez ostatnie 48 godzin największą oglądalność spośród filmów magicznych, rozsądnych, odpowiedzi na pytania, rytuałów, błogosławieństw i wszelkiego rodzaju wiadomości, którymi się dzielę. Zdobywałam wiedzę latami i przekazuję w jasny sposób. Największą oglądalność w ciągu 48 godzin ma film DIY, choinka na świąteczną kartkę. Zastanawiam się, czy mam płakać, śmiać się, czy uszami klaskać. Ja nie wiem, o co chodzi w tym wszechświecie. Nie mam pojęcia. Założę drugi kanał, gdzie będę udawała, że umiem się malować. Może to będzie zacne.